Czegoś dość szokującego dowiedziałem się dzisiaj w Poza. Nie wiedziałem, że tak jest. No, temat delikatnie będzie trącał o seks. Ale spokojnie, dzieci mogą oglądać. Jestem w szoku. Słuchajcie, wiecie, że kobiety... No, tak w uproszczeniu, bo inaczej nie można nazwać tego grona kobiet. Kobiety Arabów w większości przypadków, w znakomitej większości przypadków uprawiają seks nie dla siebie, tylko dla męża. Szok. Autentycznie. Nie robię dla swojej przyjemności. Nawet mają takie w Poza lokacje, w których uczą się seksu, tak żeby mężowi dogodzić. Żeby być dobrą żoną. W szoku jestem. A czy ktoś się uświadomił w ogóle, że jak kobieta robi to dla męża, a nie dla siebie, to męża to nie w ogóle nie podnieca? Ja nie wiem, jak taki Arab się może podniecać. Nie generalizuję. Może są jakieś uczciwe te małżeństwa arabskie. Ale jak może Arab się podniecać? Oj, szkoda mi gadać. Uczę się normalnie mechanicznie seksu w Poza. Technicznie jak to opracować, żeby mężowi jak najlepiej dogodzić. Ja nie wiem, ja chyba jestem jakiś nienormalny. Chyba nie powinienem w ogóle o tym mówić. Nie, no jeszcze muszę coś dodać a propos tego seksu i Arabów. No przecież kuźwa. Faceta najbardziej kręci, jak kobieta się podnieca. To może one udają to podniecenie. Nie kapuje. No przecież kuźwa, nie jest tak. Może baby w ogóle o tym nie wiedzą. Mężczyznę w seksie z kobietą najbardziej podnieca to, że się kobieta podnieca. A nie kuźwa jakieś wygibasy i mechaniczne obróbki. No przecież tak jest prawda.